Przepraszam, wszystko w porządku. Do szpitala przyjeżdża 40-latka z młodym kochankiem. Dlaczego lekarz myśli, że jestem twoim synem? Co z twoją mamą? Sypiasz nią? Kochanek jest kolegą jej syna. Chłopcy trenują koszykówkę. Cała drużyna się ze mnie śmieje, że kumpel bzyka mi matkę. Na oddziale jest młoda studentka, która dowiaduje się, że jest w ciąży. Nie zamierza jednak urodzić tego dziecka. Chcę tego dziecka, czy to nie wystarczy? Ona się boi, że sobie nie poradzicie, po prostu. Nie chcę skończyć jak moi rodzice. Ale ja nie założę tego, rozumie pani? Studentka robi wszystko, żeby wywołać poronienie. Ja nie zrobię tego, o co ty mnie prosisz. Ale dlaczego? No przecież nikomu nie powiem. Nie no. Wykonam aborcji i nie pomogę ci w poronieniu. Ale o co ci chodzi? Ty kochasz Kaśkę, ja twoją matkę, tyle! No. Syn próbuje zniszczyć romans matki ze swoim kolegą. Dochodzi do bójki między nastolatkami. Co się dzieje? Tymczasem studentka dostaje krwotoku. Ale na co to zrobiła? Ja nic nie zrobiłam! Dwie karetki pogotowia przywożą do szpitala parę studentów, która miała wypadek na skałce wspinaczkowej. Studenci trenowali przed zawodami. Ciężej ranna jest dziewczyna, która z niewiadomych powodów dostała zawrotów głowy i spadła ze skały. I upadła z dużej wysokości ciałem na półkę skalną. Lena! Lena, wszystko w porządku? Proszę się odsunąć. Doktorze, wszystko w porządku? Segregacja. Co z chłopakiem? Uderzył się w głowę, ale nie ma niepokoju. Panie doktorze, to nigdy nie przytrafiło. Brałeś coś? No nic nie brałem. Dobra, bierzcie go na wózek i do segregacji. Siądź na wózek, spokojnie. Nie, panie doktorze, ja muszę być z moją dziewczyną, panie doktorze. Każdy, uspokój się. Panie doktorze, ja muszę być z moją dziewczyną. Jak pan ma na imię? Maciek. Panie Maćku, proszę tu siąść. Dziewczyna jest tam niedaleko. Proszę siąść, dobrze? Chłopak ma wyrzuty sumienia. Uważa, że wypadek to jego wina. Boi się, że niewystarczająco zabezpieczył swoją dziewczynę i dlatego spadła. To jest moja wina, ja dałem się dużo ludzi, przepraszam. Kręci się pani w głowie? Troszkę. A wymiotowała pani? Nie. Dobrze, ja ustabilizuję. Au, 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 au. Wiem. Proszę spokojnie, dobrze? Ja muszę tutaj panu tą krew zmyć. Dobra, teraz druga strona. Lekarze obawiają się, że dziewczyna może mieć uszkodzony kręgosłup. Pani Lena, proszę mi powiedzieć taką rzecz. Pani studiuje? Pracuje? Studiujemy wychowanie fizyczne. Jesteśmy w sekcji spinaczkowej. Nie możemy wypaść, co mi jest. Rozumiem, jeszcze nie wiem. Zrobimy badania. I takie hobby macie, tak? Tak, tak. Czy zawiadomić kogoś? No, rodzice mieszkają daleko, bez sensu do nich dzwonić. Mhm. Matka narobi tylko szum. Gdzie jest Maciek? Lena, jest. Maciek! Spokojnie, spokojnie. Proszę teraz nic nie mówić. Wygląda na to, że jest nieźle, tylko ta ręka. Zrobimy kilka prześwietleń. Jest pani przypadkiem w ciąży? Nie. A kiedy była ostatnia miesiączka? Jakieś 2 miesiące temu, ale to normalne. Ja mam nieregularne miesiączki. Rozumiem. Beta HCG. Tak. Morfologia elektrolity. Panie dobrze? Zanim lekarz zleci prześwietlenie, chce się upewnić, że dziewczyna nie jest w ciąży. Musi poczekać na wyniki badań. I za palcem. Za palcem. Panie doktorze. Miałeś zawroty głowy? Nie miałem, ze mną jest w porządku, nie miałem nic. Boli cię gdzieś brzuch? Wszystko jest okej, okay, panie, bo nie boli, panie... Ała, ała! Panie doktorze, ja muszę być z nią... Lena! To idzie do szycia. Dobrze. Co się dzieje? Lena, co z tobą? Lena! Do szycia. Co się dzieje? Powiedz mi, co się dzieje. Tutaj. Brzuch, tak? Dobrze, weź rękę. Jakie ciśnienie jest? 140 na 80, tętno 72. Tu? Aparat USG poproszę. Ludzie często nas pytają, po co się wspinamy, skoro to jest takie niebezpieczne. Ale tu nie chodzi tylko o zawody. To jest przygoda naszego życia. To jest po prostu nasza pasja. Doktor Piotr jest zaniepokojony bólem brzucha u dziewczyny. Chce sprawdzić, czy podczas wypadku nie doszło do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Śledziona tak samo. Pani Leno, pani na pewno nie jest w ciąży? No przecież mówiłam już, że nie.
ordynatorze są już wyniki badań dziewczyny. Proszę zwrócić uwagę na hormon ciążowy we krwi. Okazuje się, że studentka jest w drugim miesiącu ciąży. Dziewczyna jest zaskoczona. Nigdy nie chciała mieć dzieci i nie przyjmuje do wiadomości, że będzie mamą. Ja myślę, że powinniśmy zrobić dokładne badanie ginekologiczne. Ale nie będzie żadnych badań, ja się nie zgadzam na żadne badania. No, ale niech się pani uspokoi. Ale ja nie jestem w ciąży, rozumie pan? I proszę mi nie wmawiać, że jestem w ciąży. Zajmijcie się moim kręgosłupem, a nie wmawianiem mi ciąży. Ale pod warunkiem, że się pani uspokoi, dobrze? No tak, uspokoiłam się. Bardzo dziękuję. Jedziemy na RTG. Tak. Tylko tak, trzeba zabezpieczyć brzuch podwójnym płaszczem. Dobrze. I minimalne badania. Kręgosłup szyjny, klatka piersiowa, no i oczywiście ręka. W międzyczasie inny lekarz zszył ranę na głowie chłopaka studentki. Młody mężczyzna nie wie jeszcze, że zostanie ojcem. Maciek, no, próbują mi mówić, że jestem w ciąży. W ciąży? Ale Lena, naprawdę? W ciąży? Ale z czego ty się cieszysz? Daj spokój. Ale z czego ty się tak głupio śmiejesz, co? Słuchajcie, porozmawiajcie sobie po badaniu, dobrze? Ale panie Maciek, niech pan mi chociaż powie, wszystko jest w porządku. Dziecko jest zdrowe. Ale nie będzie żadnego dziecka, Maciek, rozumiesz? Żadnego dziecka nie będzie, rozumiesz to? Ale wszystko jest w porządku? Nic złego się nie dzieje. Nie chcę żadnych dzieci. Rewelacja. Rewelacja. Chodź. Panie doktorze, ja... Moja dziewczyna jest w ciąży, ale mnie zaskoczyła. Nie, żebym się nie cieszył, cieszę się. Ale nie wiem, czy ona się cieszy. Nie wyglądała na zadowoloną i ostatnio mówiła mi, że nie chce mieć dzieci. Doktor Wójtowicz z uwagi na ciążę zlecił specjalne środki ostrożności podczas badania studentki. Jednak dziewczyna nie pozwala sobie założyć płaszcza ochraniającego brzuch. A ja nie jestem w żadnej ciąży, co pani opowiada. Proszę to zabrać, ja tego nie założę. Nie histeryzuj, ja rozumiem, że ty jesteś w szoku, jesteś teraz zdenerwowana, ale możesz sobie zrobić krzywdę i dziecku, jeżeli tego nie założysz, rozumiesz? Nie założę tego. Nie musi być. Słuchaj, nie dyskutujemy, tylko zakładam. Ja nie dyskutuję, ja nie założę tego. Proszę założyć. Ale ja nie założę tego, rozumie pani? A to ja już wiem, o co tobie chodzi. Chcesz, żeby doszło do poronienia, tak? Nie. Posłuchaj, albo zrobimy ci to zdjęcie w fartuchu, albo w ogóle nie zrobimy żadnego, rozumiesz? Po prostu nie jestem w ciąży. Wkładasz ten fartuch, czy nie? Pacjentka nie ma wyboru i zgadza się na badanie z płaszczem ochronnym. Od razu jednak widać, że informacja o ciąży ją zaskoczyła i dziewczyna na pewno jej nie planowała. Dobrze. Połóż rękę. Dziewczyna przed chwilą dowiedziała się, że jest w niechcianej ciąży. Jest w szoku, ja to rozumiem, ale musiałam zapanować nad sytuacją i dlatego potraktowałam ją dość ostro. Boję się, że ona będzie próbowała wywołać to poronienie. Jeszcze raz zamkniesz? Dobra. Szefowa pielęgniarek ma już gotowe zdjęcia studentki. Musi je pokazać lekarzowi. Ale przede wszystkim chce z nim porozmawiać o sytuacji, która miała miejsce w pracowni rentgenowskiej. Obawia się, że dziewczyna nie odpuści i będzie chciała pozbyć się dziecka. Kręgosłup w porządku, można ściągnąć kołnierz, wiesz? A płucna czysta. Żebra całe, tu jest okej. Okay. Ręka, tak jak myślałem, złamana, ale jest dobrze. No to fajnie, ale mamy z nią inny problem. Mianowicie? No w czasie rentgena nie chciała założyć płaszcza ochraniającego. Pewnie myślała, że może tym wywołać poronienie. Co ty mówisz? No mam takie wrażenie, że nadal będzie chciała do tego doprowadzić. No to mamy z nią większy problem, niż mi się wydawało. No, też tak myślę. Dziewczyna jeszcze przez kilka godzin zostanie w szpitalu na obserwacji. W tym czasie lekarze muszą przekonać ją, że powinna urodzić. Chłopak pacjentki bardzo się cieszy, że zostanie ojcem. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że dziewczyna nie zamierza urodzić ich dziecka. Słuchaj, dzwoniła twoja mama i mam nadzieję, że mnie nie zabijesz. Chyba jej nie powiedziałeś o ciąży, co? Nie, proszę. No, Maciek, pogięło cię? Zwariowałeś już do reszty? Ale słuchaj, no, nie wytrzymałem, no, wygadałem się. Daj spokój, to przecież ale twoja mama. Wiesz, jaka jest moja matka, tak? Wiesz, że jak jej o tobie powiedziałam, to wydarła się, że mam skończyć szkołę? Potem mam dopiero myśleć o facetach. Nie rozumiem, jak mogłeś jej powiedzieć. Nie rozumiem tego. Proszę cię, uspokój się. Przepraszam bardzo, może tylko niedźwiedzkę zostawić? Dobrze, ale proszę ją odwieźć. Dobrze. Posłuchaj, Lena, no, to jest twoja mama. Ja naprawdę nie widziałem, że ona ma takie podejście. Tylko stąd wyjdę, to zrobię coś z tą ciążą. Daj spokój, chyba nie chcesz jej usunąć. Przecież to jest nasze dziecko. Szósty tydzień to jeszcze nie dziecko. Dla mnie to już jest dziecko, daj spokój, Lena, no. Co, zmusisz mnie, żebym urodziła? Ale Lena, proszę cię. Tak, uciekaj, oczywiście. Tak samo uciekłbyś za rok ode mnie i od tego dziecka.
Co się tam tak gapi? Gdzie jest pani chłopak? No przecież miał panią odwieźć. Dziewczyna nadal jest w szoku. Nie dopuszcza do siebie wiadomości, że będzie mamą i nie liczy się z uczuciami chłopaka. Nie wierzę, że ona naprawdę chce to zrobić. Nie może usnąć tej ciąży, to także moje dziecko i chyba mam coś do powiedzenia. Ale ona ma rację. Przecież nie mogę jej zmusić, żeby urodziła to dziecko. Matka urodziła mnie, jak miała 20 lat. Rzuciła szkołę i wyszła za mojego ojca. On zdradzał ją na prawo i lewo, ona piła, ryczała po kątach i o wszystko obwiniała mnie. I dlatego nie chcę mieć dzieci. Nie chcę skończyć jak moi rodzice. W ogóle nie mogła dojść do siebie. Młody chłopak przywozi do szpitala 20 lat starszą od siebie kochankę. Syn kobiety dowiaduje się, że matka romansuje z jego kolegą. Wiesz, nadgarstek sobie skręciłem przy bieganiu. Znudzi mu się romans ze starszą kobietą, znajdzie sobie młodszą w swoim wieku i ją zostawi. Kobieta utrzymuje związek w tajemnicy. Nie wykonam aborcji. Studentka prosi lekarkę o usunięcie ciąży. Jak mi pani nie pomoże, to sama sobie poradzę. Ja nie mogę w to uwierzyć, że Lena jest zdolna, aby usunąć ciążę. Ja zawołam twojego chłopaka. Ale ja nie chcę z nim. Pacjentka próbuje wyjść ze szpitala. Za wszelką cenę chce się pozbyć dziecka. Lena, jak wyjdziesz, to z nami koniec. Co się dzieje? Lena. Nagle dziewczyna traci przytomność. Lena. Na oddział ratunkowy trafia para studentów, która wspinała się na skałkach. Dziewczyna upadła i złamała sobie rękę. W trakcie badania okazuje się, że jest w ciąży. Pacjentka nie chce mieć dzieci i zamierza ją usunąć. Wie pani, od tych wyników beta HCG nam wynika, że jest pani w ciąży i tak gdzieś w 6 tygodniu. To jest jakaś pomyłka, no zwariował pan chyba. Cieszę się, ale nie wiem, czy ona się cieszy. Czy dziecko jest zdrowe? Ale nie będzie żadnego dziecka, Maciek, rozumiesz? Proszę założyć. Ja nie założę tego, rozumie pani? Podczas badania studentka nie chce założyć fartucha ochraniającego brzuch. Ma nadzieję, że wywoła poronienie. Chłopak nie zgadza się na aborcję i próbuje przekonać dziewczynę, by urodziła ich dziecko. Czy to jest nasze dziecko? 6 tydzień to jeszcze nie dziecko. Cześć, jesteś też masz przerwę? Wiesz co, jestem, mam ten numer. Pogadamy. Tymczasem do szpitala przyjeżdża 40-latka, która zasłabła podczas biegania. Towarzyszy jej przystojny 19-letni koszykarz. To przyjaciel jej syna. Kobieta 3 miesiące temu wdała się z nim w romans. Teraz wstydzi się przed młodym kochankiem, że ma problemy zdrowotne. Boi się, że to menopauza. Czekaj, kurde, w ogóle nie mam kasy. Wydałem wczoraj wszystko na kino. Ja mam. Przepraszam, wszystko w porządku? Co się stało? No nic takiego, ludzie często mdleją. Ja przyjeżdżam wózek, tak. Młody kochanek jest przekonany, że kobiecie dolega coś poważnego i bardzo się martwi. Pacjentką zajmie się doktor Michał Morawski. Jakaś pani zemdlała przed szpitalem prawie. Proszę, to już jest wózek. Co się stało? Nie no, biegaliśmy, nagle się przewróciła, no, w ogóle nie mogła dojść do siebie. No, nie rozumiem. Ale może pani się za bardzo sforsowała? Nie, mam furę papierów do tłumaczenia, bo jestem... Tłumaczem przysięgłym nawet kilometra po prostu. I po prostu zarwałam kilka nocy. Dobrze, dobrze, jedziemy na salę. Proszę poczekać tutaj, dobrze? Proszę zarejestrować panią. W obecności młodego kochanka kobieta nie chce przyznać, że podejrzewa u siebie pierwsze oznaki menopauzy. A jeszcze parę miesięcy temu czułam się jak nastolatka. Moja matka przechodziła menopauzę, jak miała 41 lat. Ale ja nigdy nie sądziłam, że mnie to też spotka. I to teraz, kiedy jestem szczęśliwa, wreszcie. A doktorze, to może być menopauza? No, nie sądzę. Proszę mi powiedzieć, czyli od mniej więcej 2 tygodni jest pani osłabiona, tak? Kobieta już od dawna źle się czuje. Nie powinna była dzisiaj biegać, ale chciała zaimponować młodemu kochankowi. Tymczasem lekarz z góry założył, że czekający w recepcji 19-letni chłopak jest jej synem. Rozumiem. No wie pani co, nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych dzieci. Zresztą one nie pozostają nam dłużne. Czy oprócz tej słabości jakieś inne jeszcze pani ma dolegliwości? Tutaj boli? Proszę położyć. Teraz? Tak, tak. Mhm. A czy w ostatnim czasie miała pani bóle brzucha, biegunkę? Tak. A bierze pani jakieś leki, tabletki antykoncepcyjne? No nie, no tylko ten lek na nadciśnienie, tylko zapomniałam nazwy. No nie będę pani oszukiwał, to nie wygląda zbyt dobrze. Ma pani powiększoną wątrobę, powiększoną śledziony, podwyższone ciśnienie, pomimo tego, że pani zażywa lekarstwa, no i przyspieszoną akcję serca.
No i 40 lat. No i 40 lat, ale akurat w tym przypadku to nie ma specjalnie znaczenia. Zrobimy tak, pobierzemy krew, zrobimy morfologię i biochemię, dobrze? Dobrze, oczywiście. I ja bardzo chciałbym to lekarstwo zobaczyć, to jest bardzo ważne. No ale nie mam go przy sobie w tej chwili. Aha, no to może ja poproszę syna, żeby je przywiózł. Doktorze, to może ja sama go poproszę, bo... No muszę powiedzieć, gdzie ma go szukać. Pacjentka nie wyprowadza lekarza z błędu. Pozwala mu myśleć, że kochanek jest jej synem. Kobieta utrzymuje związek z nastolatkiem w tajemnicy. Boi się reakcji otoczenia, bo wie, że wiele osób ich potępi. Robert, tak? Robert, słuchaj, musisz pojechać po lekarstwa dla mamy do domu. Mamy? No mamy. Czeka na ciebie. Zaraz ci wszystko wytłumaczę, dobra? Dorota, dlaczego lekarz myśli, że jestem twoim synem? Wiesz co, no nie wiem, no... Nie wiem, no... Na wiele pewnie niech tak zostanie. Dobra, no mówił ci? Co się stało? No, powiedział, że jestem osłabiona, że dadzą mi coś na wzmocnienie i pojadę do domu. No wiesz, no ty też powinieneś już jechać. Nie, no nie zostawię cię samej przecież. Nie, no wiesz co, ty... Zadzwonię po Aśkę i ona... No to zwykle. No już powinieneś już iść. Kobieta jest szczęśliwa i zakochana po uszy. Jej były mąż był domowym tyranem, a młody kochanek jest czuły i opiekuńczy. Niestety jest także kolegą jej syna. Syn nie wie o ich romansie. Jedyną osobą, która zna prawdę, jest siostra kobiety. Asia? Wiesz co, no jestem już w szpitalu. Potrzebuję jeden lek z domu. Wiesz co, tylko tak, żeby Łukasz nie widział, bo... Robert tutaj jest w szpitalu. Dorota to matka mojego kumpla z drużyny. No wiem, no to trochę mi głupio. No ale co ja poradzę, no jakoś tak wyszło. Na razie wie tylko jej siostra, nikt więcej. Osobiście nie widzę w tym problemu, no ale ona martwi się, co ludzie powiedzą. W sali zabiegowej ortopeda unieruchamia złamaną rękę studentki. Dziewczyna jest w niechcianej ciąży i lekarze boją się, że będzie próbowała pozbyć się dziecka. Doktor Piotr namawia dziewczynę na rozmowę z psychologiem. Uważam, że powinna pani zostać na obserwacji w szpitalu, gdyż to może zaszkodzić ciąży. Niech mi pan odpuści, dobrze? Wiem, co pani zrobiła w pracowni RTG. Naskarżyła na mnie? Nie, ja wiedziałam po prostu. Nie naskarżyłam, tylko widzę, że nie wiesz, co robisz. Nie wasza sprawa. Dobra, ja wychodzę. Poczekaj, dziewczyno. Jeszcze nie skończyłem. Jest pani dorosła, zrobi pani, co pani będzie uważała za stosowne, ale myślę, że powinna się pani poddać badaniu ginekologicznemu. Tak przypilnuję, ja idę po Dominika. Siedź spokojnie. Siedzę przecież. W izbie przyjęć czeka chłopak studentki. Nie rozumie, dlaczego jego dziewczyna chce przerwać ciążę. Miał nadzieję, że zmieni zdanie. A tego nie wiem, to jest nie moja dziewczyna, a ty chcesz tego dziecka? Oczywiście. Mówiłeś jej to? Tak, ale ona w ogóle mnie nie chce słuchać. To nie odpuszczaj, pogadaj jeszcze z nią. Łatwo powiedzieć. Dziewczyna jest pod wpływem szoku i silnych emocji. Jeśli ją teraz wypiszę ze szpitala, może zrobić coś głupiego. Mam nadzieję, że uda nam się ją namówić, żeby została na obserwacji. Myślę, że się przełamie, jeśli zobaczy dziecko na USG. Czasami to wystarcza. Chłopak bardzo chce mieć dziecko i zamierza jeszcze raz spróbować przekonać swoją dziewczynę, żeby je urodziła. Nie będzie mu łatwo, bo studentka zamierza natychmiast opuścić szpital. Nie wytrzymam to ani chwili dłużej, rozumiesz? Gips wyschnie, poczekaj, mówię na ciebie. Nie, no porozmawiajmy. Maciek nie ma... No proszę cię, porozmawiajmy. Maciek, nie mamy o czym rozmawiać, rozumiesz? Wychodzę. Nie wytrzymam ani... Ale posłuchaj, może zmienisz zdanie. Ale jak mam zmienić zdanie? Powiedziałam ci, nie mogę urodzić tego dziecka. Ale Lena, proszę cię, posłuchaj mnie, to jest bardzo ważna rzecz. W takich sprawach się zmienia zdanie, Lena. Lena, mam cię błagać na kolanach, proszę cię, Lena. Zostań. Daj mi spokój. Lena, proszę cię. Daj mi spokój. Lena, jak wyjdziesz, to z nami koniec. Co się dzieje? Lena. Co się dzieje? Lena, co się dzieje? Co się dzieje? Lena. Lena. Dziewczyna traci przytomność. Nie wiadomo, czy ma to związek z ciążą, czy z upadkiem ze skały. Co to się podziało? Zasłabła i zemdlała. Dawaj wózek, bierzemy ją na salę segregacji. Hej, dziewczyno, zemdlałaś. Co się stało? Wcześniejsze badania nie wykazały urazów wewnętrznych, ale bóle brzucha u pacjentki są coraz bardziej niepokojące. Lekarze podejrzewają, że ciąża może być zagrożona, ale żeby ją uratować, muszą mieć zgodę studentki na dalsze leczenie. Problem w tym, że dziewczyna cały czas nie chce tego dziecka. Nigdy nie rozmawialiśmy, co by było gdyby. Ja nie mogę w to uwierzyć, że Lena jest zdolna, aby usunąć ciążę. Nie wierzę, nie rozumiem, dlaczego ona tak bardzo nie chce mieć dzieci. Maciek nic nie rozumie. Nie wie, jak to jest być niechcianym dzieckiem.
Całe życie obiecywałam sobie, że nie skończę tak jak moja matka. Nieszczęśliwa i sfrustrowana. Nie popełnię tego samego błędu. Tymczasem okazuje się, że 40-latka nie przechodzi jeszcze menopauzy. Niestety nie jest to też zwykłe przemęczenie. Kobieta cierpi na ciężką anemię i konieczna będzie transfuzja krwi. Bierzemy krew na grupę, podamy pani elektrolity i potem krew. Dobrze. Doktorze, ja jestem taka słaba. Jeszcze nigdy w życiu się tak strasznie nie czułam. No, ma pani prawo tak się czuć, ale poczuje się pani lepiej. A jak się poczuje lepiej, to co potem? No, najpierw musimy dowiedzieć się, co jest przyczyną tak poważnej anemii. A to może być coś poważnego? A może się pani nie martwić na zapas? Do szpitala przyjeżdża syn chorej kobiety i jej siostra. Przed szpitalem chłopak spotyka swojego kolegę z drużyny. Razem trenują koszykówkę. Nie wie, że to właśnie on przywiózł jego matkę na oddział ratunkowy. Co ty tu robisz? Czy wiesz, nadgarstek sobie skręciłem przy bieganiu. No, widziałem twoją mamę, przyjechałeś. Wiesz co, wyobraź sobie, że też biegałeś za słaba podczas biegania. Serio? No, przyznaj się, biegaliście razem. Stary, ale spokojnie. No ale powiedz, Kasz, stary, biegaliście czy nie? Potem porozmawiacie, chodź, mama czeka. Syn kobiety zaczyna coś podejrzewać. Nie wierzy, że jego kolega przypadkowo znalazł się w tym samym szpitalu, co jego matka. Robert miał być ze mną na treningu, ale nie, bo musi się siostrą opiekować, a teraz go tutaj spotykam. Dzień dobry. Dzień dobry, moja siostra. Przywiozła mi lekarstwo, lekarz powiedział, że to jest bardzo ważne. A jak nazwisko? Dorota Paryś. A może mi pani powiedzieć, kto ją tutaj przywiózł? Chyba jej syn. Jak to jej syn, skoro ja jestem jej synem? Dobrze, proszę chwilkę poczekać. Koledzy z drużyny już wcześniej żartowali, że matka chłopaka ma romans z ich kolegą. Nastolatek obawia się, że mają rację. Jest siostra Doroty Paryś. Tak, jest. Tak, czeka. Dobrze, oczywiście. Trzeba będzie czekać. Pielęgniarka na pewno wyjdzie. Proszę jeszcze usiąść. Dziękuję pani. Dobra, a teraz powiedz mi, co wiesz? Łukasz, nic nie wiem na razie. Nic nie wiem, Łukasz. Jak to nic nie wiesz? Łukasz, daj spokój. Kto z państwa do Doroty wcale cię to nie zastanawia, tak? Jesteś. U państwa, tak? Tak, tutaj są lekarstwa na nadciśnienie. No, to ja przekażę lekarzowi. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Można wyjść do siostry na chwilę, zobaczyć się z nią? Dobrze, ale tylko jedna osoba. Łukasz, zaczekaj, ja porozmawiam. Poczekaj chwilę. Proszę, tutaj zapraszam. Nie podoba mi się to. Robert cały czas kręci się koło mojej matki. Jakoś nie wierzę w to ich bieganie. A w dodatku cała drużyna się ze mnie śmieje, że kumpel bzyka mi matkę. Dorota. Siostra kobiety próbuje przekonać ją, żeby zakończyła ten związek. No, byliśmy razem. Biegaliśmy i wtedy zasłabłam. Ale ja mu mówiłam, żeby poszedł do domu. Jak biegaliście? Zwariowałeś, przecież ci powiedziałam, żebyście się razem nie pokazywali. A on tak nalegał. No jak nalegał? A pomyślałaś, co będzie, jak się to wszystko wyda? Jak się dowiedzą jego rodzice? A co z Łukaszem? Pomyślałaś o nim? Jesteś na to gotowa? No wiem, co o tym myśli, że ci się to nie podoba, co robimy, ale wcale nie jest taki prosty. Dorota, czy ty się w nim zakochałaś? Babo, to jest 19-latek. Testosteron w nim buzuje. A co będzie, jak sobie za rok znajdzie dziewczynę w swoim wieku i cię zostawi? Co wtedy? Cały czas o tym myślę. A czy on wie, że ci na nim zależy? Ja nie mówiłam mu, co do niego czuję, bo się bałam, że się wystraszy. Dorota! Miłość boską, pomyśl trochę! Ten jej mąż były to po prostu kompletny balant. Ale co jej się od życia należy? A ten chłopak boi się po prostu, że ją skrzywdzi. Znudzi mu się romans ze starszą kobietą, znajdzie sobie młodszą w swoim wieku i ją zostawi. A ludzie są wredni, nie pozostawią na Dorocie suchej nitki. A ja po prostu kocham moją siostrę i boję się, że znowu będzie cierpiała. Tymczasem ginekolog bada studentkę w ciąży. Dziewczyna jest przekonana, że dziecko zniszczy jej karierę sportową. Za wszelką cenę chce przerwać ciążę. Nie chce nawet popatrzeć na ekran, bo boi się, że kiedy zobaczy bijące serce swojego dziecka, zmieni decyzję o aborcji. Widać, jak bije mu serduszko. Nie spojrzysz? Posłuchaj, ja wiem, że to jest dla ciebie trudne, naprawdę to rozumiem. Przez chwilę łudziłam się, że nic pani we mnie nie znajdzie. Ale nie zmienisz tego, że jesteś w ciąży. Ale wszystko można wyleczyć. Może pani wyjść na chwilę? No jasne.
Słuchaj, ty jesteś młoda, na pewno mnie zrozumiesz. Ale o co ci chodzi? Mam szansę na puchar świateł. Z ręką się już pogodziłam. Odpuszczę rok i jakoś to nadrobię, ale nie z dzieckiem. Ale dziecko nie oznacza rezygnacji z marzeń. Ale nie mów do mnie takich rzeczy, tylko mi pomóż, no proszę. Ja nie zrobię tego, o co ty mnie prosisz. Ale dlaczego? No przecież nikomu nie powiem. Nie wykonam aborcji i nie pomogę ci w poronieniu. No jak mi pani nie pomoże, to sama sobie poradzę. Tylko nie wiadomo, jak to się skończy, prawda? Tak. Może mi się coś stać na przykład, bo pani nie chce mi pomóc. A pomyślałaś, jak się będziesz czuła? Ale ja nie chcę tego słuchać. Się poddasz aborcji? Nie chcę tego słuchać. Kiedy wywołasz poronienie? Pomyślałaś nie o tym? Chcę tego słuchać. Słuchaj, jesteś na to przygotowana, dasz sobie z tym radę, będziesz miała jak o tym... Dobrze, ja zawołam twojego chłopaka. Ale ja nie chcę z nim rozmawiać, no. On nic nie rozumie, wy wszyscy Marta. Nic nie rozumiecie. Dajcie mi spokój. Poczekaj, pomogę ci się ubrać. Poczekaj. Spokojnie. Nie ona pierwsza prosi mnie o usunięcie ciąży. Ale gdybym mogła nawet, to nie zrobiłabym tego. No, chyba, że byłoby zagrożone życie pacjentki. Jeśli ona to zrobi, to będzie żałowała. Naprawdę, ja nie znam żadnej kobiety, która by to zrobiła i nie miała wyrzutów sumienia. Wszyscy w tym szpitalu myślą, że jestem jakimś potworem. Mówią, że rozumieją. Nieprawda, nic nie rozumieją. No to rzeczywiście, że się nie zgadzam. W tym samym czasie chłopak studentki prosi o pomoc jej matkę. Jest w szoku, bo kobieta popiera decyzję córki o aborcji. Sama urodziła ją w młodym wieku. Zawsze tego żałowała i nigdy nie potrafiła ukryć przed córką, że jest niechcianym dzieckiem. Lena nie chce mnie, nie chce nic o nas, o naszym dziecku. Ja już tego nie rozumiem. Ona jest teraz przerażona, boi się. Ale naprawdę potrzebuje twojego wsparcia, nie twojego krzyku. Ale ja chcę tego dziecka, czy to nie wystarczy? Ona się boi, że sobie nie poradzicie, po prostu. Bzdura. Ja wezmę dziekankę, znajdę pracę, dla nas mieszkanie. Wszystko ogarnę, naprawdę. No to idź jej to powiedz, po prostu. To nie wyjdzie. Może pani ze mną pójdzie i pomoże mi z nią porozmawiać. Rozumiem tę dziewczynę, bo ja też zaszłam w ciążę na studiach tak jak ona. I też byłam przerażona. Wydawało mi się, że zawali się świat. Ale jak widać, nie zawalił się. Nie chcę, żeby zrobiła coś głupiego, czego będzie później żałowała. To dobra dziewczyna, ale zagubiona. Lena, proszę cię, zostań w tym szpitalu chociaż kilka dni. Chłopak nie traci nadziei. Wierzy, że przekona dziewczynę, żeby urodziła ich dziecko. Lena, proszę cię, to jest tylko kilka dni. Może pani? Dobrze. Lena, posłuchaj. Ja też zaszłam w ciążę na studiach. Rozumiem cię doskonale. I co pani zrobiła? Urodziłam to dziecko i nigdy nie żałowałam. Ale co ze studiami? Skończyła pani studia? No nie, rzuciłam studia. A jakie to były studia? Medycyna. No właśnie, studiowała pani medycynę. Mogła pani być kimś. To znaczy, przepraszam, nie o to mi chodziło. Nic nie szkodzi, ja rozumiem. To był mój wybór. Ja zrezygnowałam ze studiów i to był błąd. Bałam się, że sobie nie poradzę z dzieckiem i z nauką. Spokojnie dałabym sobie rady. I uwierz mi, dzisiaj żałuję, naprawdę. Ale Lena, chodzi tylko o studia? Nie, Maciek, nie chodzi tylko o studia. To o twoją matkę. Boję się, że ją zawiedziesz. Ją zawiodę? Żartujesz? Boję się, że skończę tak jak ona. Ale przecież nie musisz robić tak jak twoja mama. Nie musisz rezygnować ze studiów, z marzeń. Możesz wrócić do spinaczki po urodzeniu dziecka, możesz wrócić na studia. No Lena... Nie wiem, Maciek. Nie wiem, no nie poradzimy sobie, nie mamy mieszkania, pieniędzy. Jak sobie to wyobrażasz? Ale to nie jest żaden problem, Lena. Gdzie się podziała twoja determinacja? Gdzie jest ta Lena, która mówiła, że nie wolno się poddawać, trzeba walczyć do końca? Lena, proszę cię. Dziewczyna powoli zaczyna się przekonywać, że dla dziecka nie musi rezygnować ze wszystkiego, jak zrobiła jej matka. Przemyśl to, proszę. Może też liczyć na swojego chłopaka, który jest szczęśliwy, że zostanie ojcem. Ale pójdę z tobą. Nie martw się, nie zrobię nic głupiego. Lena. Teraz już wiem, dlaczego tak się boi. Ale ona nie jest taka jak jej matka. Ona by to dziecko pokochała. Z drugiej strony, ja też nie jestem taki jak ojciec Lenki. Nigdy nie zostawię jej samej z dzieckiem. No i co, udało się? No słuchaj, zgodziła się zostać parę dni na obserwacji. Lekarze mają nadzieję, że dziewczyna wreszcie się przełamała. Co się dzieje? Co ty zrobiłaś? Ela, łóżko! Ja nic nie zrobiłam! Chodź, dziecko. Nagle dziewczyna zaczyna krwawić. Ja nic nie zrobiłam! Spokojnie. Położysz się? Spokojnie. Połóż się na boku. Spokojnie. Dobra, jedziemy na segregację z nią. Ela, nie bój się. Dominika, będziesz mi pilnie potrzebna na segregacji. Dziewczyna zaczęła krwawić. Wszystko wyjdzie po badaniu, nie denerwuj. Wszystko wyjdzie po badaniu. Nic nie zrobiłam. Dobrze, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, nie denerwuj się.
Wszystko będziesz musiał zostać, dobra? Nie bój się, jestem z tobą. Lena. Chłopak boi się, że jego dziewczyna jednak próbowała wywołać poronienie. Tymczasem studentka jest przerażona i nie wie, co się stało. Kiedy wreszcie oswoiła się z myślą o dziecku, pojawiło się zagrożenie, że naprawdę może je stracić. Lekarze próbują ratować ciążę. Ela, tak? Podaj jej luteinę. Dobra. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Doktor Dominika ponownie wykonuje badanie ginekologiczne, które pokaże, czy nie doszło do poronienia. Studentka po raz pierwszy ma nadzieję, że jej dziecko żyje. Dobrze, serce bije? Chwileczkę. Tak, zobacz, widzę bicie serca. To znaczy, że ono żyje? Dziewczyna silnie krwawi. Nadal może stracić dziecko. Jeśli chce utrzymać ciążę, musi zgodzić się na leczenie. Ale bez twojej zgody nie mogę podjąć leczenia. Musisz się zdecydować teraz. Tak, zgadzam się. Proszę je ratować. Dobrze, to jedziemy szybko na ginekologię. I dziewczynę już przywoźmy. Tak. Krwawienie jest obfite i nic nie mogę zagwarantować. Ale jeśli uda się zatamować krwotok, uratujemy tę ciążę. Co z twoją mamą? 40-latka przyznaje się synowi do romansu z jego kolegą. Chłopak wpada w szał. Chłopaki, proszę się uspokoić. Nie odzywaj się. Własny syn mnie znienawidzi, a Robert prędzej czy później i tak sobie znajdzie dziewczynę w swoim wieku. Mamo, sypiasz z nim czy nie? Przyznaj syn się. Syn nie może się pogodzić z romansem matki ze swoim kolegą. Chce, żeby jak najszybciej zakończyła ten związek. Mam ci teraz tato mówić, wy k***y, nie jesteśmy ze szkolu. Pomiędzy nastolatkami dochodzi do bójki. Muszę z tym skończyć, zanim jeszcze bardziej się ośmieszę. No kocham swoją matkę, rozumiesz to? I nie obchodzi mnie, co ludzie powiedzą. Nie mogłeś się zakochać kimś innym? Na oddział ratunkowy trafia para studentów po wypadku na skałkach wspinaczkowych. W szpitalu okazuje się, że dziewczyna jest w ciąży, ale nie chce tego dziecka. Ale nie będzie żadnego dziecka, Maciek, rozumiesz? Chcesz, żeby doszło do poronienia, tak? Studentka chce usunąć ciążę. Narzeczony przekonuje ją, żeby tego nie robiła. Kiedy dziewczyna wreszcie się przełamuje, dostaje krwotoku. Lekarze walczą, żeby uratować jej dziecko. W szpitalu jest także 40-latka, która cierpi na ciężką anemię. Opiekuje się nią młody kochanek, jednocześnie przyjaciel jej syna. Widząc ich razem w szpitalu, syn zaczyna się domyślać, że matka ma romans z jego kolegą. Kto ją tutaj przywiózł? Chyba jej syn. Jak to jej syn, skoro ja jestem jej synem? Dorota, czy ty się w nim zakochałaś? 40-latka jest przekonana, że przechodzi menopauzę. Jest załamana i wstydzi się tego przed młodym kochankiem. Tymczasem doktor Michał sprawdził leki, które kobieta zażywała na nadciśnienie. Wie już, że anemia jest skutkiem ubocznym przyjmowania jednego z tych leków. Nadciśnienie, które pani zażywała. Tak, ale jak to możliwe? To przecież mi lekarz przepisał. No, wiem, ale akurat metyldopa to jest jedyne lekarstwo, które może spowodować takie skutki. Zatrzymam go, jeśli pani pozwoli. Tamte lekarstwo oddaję. No, szkoda, że pani do nas wcześniej nie przyszła. Szkoda, że myślałam, że to menopauza. No, do tego to obawiam się jeszcze pani brakuje parę ładnych lat. Ja mówiąc poważnie, anemia, no, to jest ciężka choroba. No, ale przynajmniej można ją leczyć, nie? Oj, tak, zdecydowanie tak. Kiedy skończymy podawać krew, przeniesiemy panią na hematologię i tam zajmą się panią specjaliści. I spokojnie, wyleczymy panią tak czy siak. Dziękuję. Halko, mam jeszcze jedną prośbę. Proszę w czasie podawania krwi, przypominam, proszę nie wstawać, dobrze? To jest bardzo ważne, żeby pani leżała, dobra? A doktorze, a widział pan gdzieś Roberta? A tak, syn tam był chyba w poczekalni. Pacjentka zażywała metyldopę. Jedyny taki lek na nadciśnienie, który może powodować anemię hemolityczną. Bała się, że to menopauza i dlatego zwlekała z pójściem do lekarza. To było troszkę niepoważne. Tymczasem syn kobiety szuka swojego kolegi. Jest już prawie pewny, że przyjaciel ma romans z jego mamą. Co mam się uspokoić? Luzuj się. Chłopaki, proszę się uspokoić. Nie odzywaj się. Stary, uspokój się. Panowie! Łukasz, Panowie, panowie, nie kłóćcie się. Wasza mama czuje się lepiej, możecie ją odwiedzić. Nie nasza mama, tylko moja mama. To po pierwsze. A ty masz się od niej od... Przepraszam. Chwileczkę, spokojnie. Troszkę się pogubiłem. O co tutaj chodzi? Ja też się pogubiłem. No, serio, uspokój się, dobra? Kiedy Dorota wyjdzie ze szpitala? Nie wiem, czy w tej sytuacji mogę panu tej informacji udzielić. Mogę zobaczyć się z mamą? Tak, oczywiście. Może pan zobaczyć się ze swoją mamą teraz. Panie doktorze, to jak z moją siostrą? Syn chce usłyszeć od matki, czy romans z jego kolegą to rzeczywiście prawda.
Mamo, sypiasz z nim czy nie? Przyznaj się. Łukasz, proszę cię, daj spokój. Jak mam się uspokoić, skoro wszyscy się już ze mnie śmieją? Nie chciałam, żebyś się dowiedział w taki sposób. No, czyli to jednak prawda, tak? Ale proszę cię, porozmawiajmy spokojnie. Jak spokojnie? No, bardzo cię proszę, no, wiesz co, posłuchaj mnie. Ja dzięki niemu jestem wreszcie szczęśliwa. No wiesz, jak ojciec mnie skrzywdził. Ale dlaczego Robert? Dlaczego on? Dlaczego? No bo się zakochałam. Może troszeczkę ciszej, dobrze? Może się pani nie wtrącać? Proszę ciszej. Dziękuję. Dlaczego Robert? Zakochałam się w nim, no to już teraz nic... A nie mogłaś zakochać się w kimś innym, kimś na przykład w swoim wieku? Już teraz nic na to nie poradzę, no zrozum mnie. Zabiję go, słyszysz? Ale... Zabiję! Proszę cię, zaczekaj! Łukasz, przybawiam, nie, proszę nie wstawać. Proszę się położyć, nie może pani teraz. Lecz za nim, proszę cię. Zostaw, niech sobie pogadają. Chłopak chce, żeby kolega odczepił się od jego matki. Postanawia załatwić sprawę po swojemu. Co mam rozumieć? Stary, ale o co ci chodzi? O co ty kochasz Kaśkę, ja twoją matkę, tyle no! Co mam ci teraz, tato mówić, żeby... Bo nie jesteśmy w przedszkolu. Naprawdę chcesz się bić? Stary, nie chciałem tak mocno użyć. Sorry, przepraszam cię. No kocham swoją matkę, rozumiesz to? I nie obchodzi mnie, co ludzie powiedzą. Nie mogłeś się zakochać kimś innym? Jakoś tak wyszło, no kurde, no stary. A co byś powiedział, jakbym ja się w twojej matce zakochał, co? A widziałeś moją matkę? No dobrze, jeśli do toalety, to dobrze, ale... Tymczasem kobieta boi się, że syn zrobi coś głupiego. Chce sprawdzić, co się dzieje i okłamuje pielęgniarkę, że musi wyjść do toalety. Proszę wrócić jak najszybciej. Dobra. Chodź ze mną. Powinnaś leżeć, to jest głupi pomysł. Nie muszę strach. Przepraszam, może mi ktoś pomóc? Halo? Jezus, coś ty mu zrobił, no czyś ty oszalał? Dorota, proszę uspokój się. Jezus, weźcie się pobili? Mama, jest okej. Okay. No to mam do głowy strzeliło, bo... Spoko, jest okej, okay, tylko... Przepraszam, pani powinna w łóżku leżeć. Może mi pan jakoś pomóc? Dorota, proszę zagrać, chodź do pani do łóżka. Jak mogłeś, no. Dorota, jak ty się czujesz, w ogóle powiedz. A ty miałaś być w domu, nie? Ja prosiłam, żebyś szedł do domu. No, słuchaj, no, to on zaczął, no nie chciałem go uderzyć, wszystko będzie okej, dobra? Dorota, idź, ja się dowiem wszystkiego, Boże, co Nina robi? Przecież prosiłem, żeby pani leżała. Dlaczego pozwoliła pani wstać pacjentce? Bardzo przepraszam, panie doktorze, ale nalegała, że do toalety chcę pójść. Przepraszam. Czemu pani się tak zachowuje, jakby pani miała 12 tak, lat? Ja przepraszam. Przecież tłumaczyłem pani, że w czasie przetaczania krwi i po trzeba leżeć, bo mogą wystąpić poważne komplikacje. Doktor Michał jest zły na pacjentkę, że zlekceważyła jego zalecenia. Tymczasem kobieta bardzo przeżywa to, że przez nią syn pobił się z jej kochankiem. No co ja wyprawiam? Tylko się ośmieszam. Ten związek nie ma szans. Własny syn mnie znienawidzi, a Robert prędzej czy później i tak sobie znajdzie dziewczynę w swoim wieku. Muszę z tym skończyć, zanim jeszcze bardziej się ośmieszę. Kobieta postanawia ostatecznie zakończyć romans z młodym kochankiem. Nie wie jeszcze, że on traktuje ich związek bardzo poważnie. Słuchaj, Robert, musimy to zakończyć. Ale dlaczego? Ale chodzi o Łukasza? Słuchaj, wszystko sobie wyjaśniliśmy, naprawdę. Nie chodzi o Łukasza. To o co? Wiesz dobrze, o co chodzi. Ja mam 40 lat, ty masz 19. To się nie może udać. Ale Dorota, ja się w tobie zakochałem. Prawda? Tak. I naprawdę chciałem się przedstawić moim rodzicom. Naprawdę miałbyś odwagę? Tak, tak, powiedziałem, że przyjdziesz na kolację i naprawdę mi na tobie zależy. A teraz tak mówisz. Za parę lat sobie znajdziesz dziewczynę w swoim wieku i mnie zostawisz. Nie interesują mnie dziewczyny w moim wieku, rozumiesz? Ciebie kocham. Też cię kocham. Ja naprawdę kocham Dorotę i mam dość tego ukrywania się. Nie obchodzi mnie, co ludzie mówią. Założę się, że gdyby chodziło o 40-letniego faceta i jakąś młodą dziewczynę, nikt by się nie oburzył. I co, widać już coś? Już, widać.
Lekarzom udało się uratować ciążę studentki. Wraz ze swoim chłopakiem przychodzi na kontrolę do doktor Dominiki. Nadal nie jest pewna, czy sobie poradzą z nową sytuacją, ale cieszy się, że zostanie mamą. Wie też, że może liczyć na swojego chłopaka. Wyznaczyli już datę ślubu. Tu ma brzuszek, tutaj, o. Jestem pewien, że sobie poradzimy. Nigdy się nie poddaliśmy, choćby nie wiem, jak było ciężko. I obojętnie, czy się wspinamy, czy będziemy zajmowali się dzieckiem, ze wszystkim sobie poradzimy. Myślałam, że będzie dziewczynka, ale najważniejsze, żeby było zdrowe. Wstydzę się tego, co chciałam zrobić. Dobrze, że Maciek był przy mnie i to wszystko tak się skończyło. Nadal nie jestem pewna, czy sobie poradzimy, ale już nie panikuję. Mówiłam taksówkę. Niepotrzebnie. 40-latka i 19-latek postanowili, że nadal chcą być razem. Kobieta boi się, jak zareaguje otoczenie, ale najważniejsze, że syn zaakceptował ich związek. Cześć. Wypiliśmy kilka piw, pogadaliśmy, jest po naszej stronie. Słuchaj, mamo, przepraszam za tą awanturę, no po prostu zachowałem się jak debil. Wiesz, to choćby. Panie przodę. Dziękuję. W końcu byłam chora. Na początku nie mogłem się z tym pogodzić, ale przecież najważniejsze jest to, żeby mama była szczęśliwa. A, Robert to nawet porządny gość. Ty się upiłaś i bardzo ci się to podobało. Mamo, nie krzycz, ta głowa mnie boli. Do szpitala przychodzi matka z dwiema pijanymi córkami. Dziewczyny zrobiły imprezę, kiedy matki nie było. Młodsza z nich złamała sobie obojczyk. Kto był na tej imprezie? Co wam przynieśli? Matka podejrzewa, że starsza córka brała narkotyki. Pogotowie przywozi pacjenta, który przewrócił się na peronie. Mężczyzna porzucił rodzinę dla innej kobiety, a teraz nie ma nikogo, kto mógłby mu pomóc po wypadku. Boję się. Co mam teraz zrobić? Jeśli zależy panu na rodzinie, to proszę walczyć. Wynoś się! Żona nie chce widzieć męża. Mężczyzna spada ze schodów. Pomocy! Myśli pani, że ja jeszcze stanę na nogi? Co teraz ja niby mam zrobić? Współczuć mu? Bo tamta go rzuciła. Czy może mi ktoś pomóc? Moja córka zemdlała! Starsza córka kobiety traci przytomność. Ukrywa przed matką, że została zgwałcona. Pamiętam, ona o tym nie powiedziała.